Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Wojny Krwi. I słuchajcie, w odcinku poprzednim działo się dużo, działo się mocno i intensywnie. Obecnie jesteśmy w Edirn i musimy sobie stworzyć nową talię. To przede wszystkim, ponieważ Mewe została pojmana, jak dobrze pamiętacie, i straciła armię, a przynajmniej liczną jej część. W tym układzie musimy stworzyć sobie coś nowego, co by tutaj fajnie działało i było nam w miarę na rękę, a więc ja sobie pozwolę usunąć parę kart, na które nie mam w ogóle wizji. A tego jeszcze może sobie przywrócimy jednego jednak, bo on tu może się przydać. Tu jesteś. Na pewno Kundal Miotacz to jest coś, co musimy mieć. A już mamy. Okej, dobra, nie zauważyłem po prostu. I tak, daj na dodatkowo Eik. Bierzemy sobie Dajle, wrzucamy. To jak najbardziej tak. Pracarze są. Przyda się werblista. Przynajmniej dwie kopie. Raz, dwa. Usuniemy sobie jednego prosarza, nawet też jeźdźca i jeszcze tu po jednym na ten moment. I wyrobimy sobie Wagenburg. Dwie sztuki. Wstawmy go. Ale patrz, jest już za dużo. W tym układzie. Wywalmy wszystko na ten moment. I stwórzmy sobie jeszcze kuszników. Minimum trzech. I tak. Pójdźmy od góry. Czyli od Reynard, tak. Czarna Raila, Gascon i Eik. Do tego Wagenburg dwa razy. Chociaż być może będziemy musieli grać go tylko raz. Zaraz zobaczymy. Kusznicy. Trzech pracarzy. Dwóch miotaczy. Dwóch werblistów. Tych jeźdźców bym chciał mieć minimum ilu? Trzech. Odebijmy jeden Wagenburg. Jednego pracarza może. Jednego jeźdźca. Co by tu jeszcze można było włożyć? Można by tutaj jeszcze było włożyć na przykład pracarza z powrotem. Ale wracamy do martwego punktu. Mamy już bardzo dużą prowizję. Więc zabijmy sobie medyka tutaj. Ten pracarz wyjdzie. Jeszcze jeden medyk. Pozbądźmy się kusznika. Dajmy może. Już ten kusznik. On to nam nic nie robi złego. No dobra. Ale to potrzeba prowizji. Jeździec dużo waży. I sobie to jeszcze można było rozsądnego wsadzić. Mamy 11, przepraszam, 9 punktów prowizji. Czyli tak będziemy musieli jakoś to jeszcze wyważyć. Wagenburg ma dużą prowizję. I to na pewno miesza. Ale też jednak chciałbym, żeby ta talia miała synergię. Żeby miało to sens po prostu, co się w niej znajduje. Tak sobie może póki co to ustawmy. Kogo bym chciał tu jeszcze włączyć? Chciałbym jeźdźców włączyć. A mamy średnio z prowizją, więc na razie tak to zostawimy, ale mamy tu mało złota. Może uda się zwiększyć ten limit prowizji, jaki możemy mieć. Jeżeli rozbudujemy obóz, żeby nie było takie nieprawdopodobne.
Bo jest na to szansa. O, patrzcie, za plecami mieliśmy skrzynkę jeszcze. Pójdźmy po nią. I w sumie ten deck building sobie może zrobimy, gdy ulepszymy obóz. A w ogóle zobaczymy, co możemy w obozie ulepszyć i za ile. Mamy tutaj warsztat i jak to wygląda? O, proszę, wilczy dół jeszcze będzie możliwy do zwerbowania. To nam się przyda. Tutaj dwóch. Zmniejsza koszt. Podnosi limit armii. O 150 to by nas urządzało, czyli za 3000 możemy sobie tu fajnie porobić z obozowiskiem. Okej, to jest już coś. Kantyna. Nie wiem, nie wiem. Dobra, póki co po prostu zbierajmy. Ale też będziemy musieli w tym układzie rozsądnie wypuszczać zwiadowców. Czyli tutaj po prostu, gdy skończymy robić ten obszar, puścimy znowu zwiadowców i tak dalej. I to będzie chyba najlepsze, co możemy zrobić. Bo tutaj bym miał po prostu ogromny problem z prowizją. A mam już swoją jasną wizję na to, jak Atalia ma wyglądać. I niestety, no, to, że jest jak jest, mi nie bardzo ułatwia. Cały kraj płonie. Ebdachi zapowiadał, że Edirne czeka kara, że nie okaże na tych ziemiach litości. Czym mu tak podpadliście, Ryla? Nilfgaard zaproponował nam sojusz przeciw reszcie północy, ale Demavend odmówił. W krótkich żołnierskich słowach. Mówią, że Ebdachi się wściekł i przyrzekł, że z Edirne nie zostanie kamień na kamieniu. No to widać, że Nilfgaard walczy również bardzo mocno z Edirn. Może będziemy w stanie im jakoś pomóc, zresztą zaraz zobaczymy. A póki co, czy czegoś nie pominęliśmy? Nie pominęliśmy niczego. Pójdźmy sobie kolejnych zwiadowców już teraz. No i proszę. Mamy już coraz więcej odkryte. Widział nie moja? Jechał w leśnej woli. 3 dni temu miał tu być. Ktoś widział nie moja? Ktoś widział nie On moja? nic nie powie Jechał niestety, w leśnej woli. ale tutaj mamy 3 dni temu miał tu być. surowce. I to by się bardzo przydało, wiecie, co po prostu pieniądze by się przydały. A to o czym gadacie? Liryjczycy dotarli pod stary, na wpół zeschły buk o splątanych korzeniach, którego pień obity był drobno zapisanymi karteczkami. Wokół tłoczyli się ludzie, bosi uchodźcy, wychudli pielgrzymi, kupcy z najemniczą obstawą i obwiesie, którzy wyglądali na dezerterów. To drzewo wędrowców, Wyjaśniła Rajla. podróżnicy wymieniają się tu wieściami. Może powiedzą nam coś o ruchach wroga. Albo wróg dowie się o naszych ruchach. Wtrącił Gaskon. Nilfgaardczycy na pewno mają w takim miejscu swoich szpiegów. Pójdźmy może zwiadowcę. Medę postanowiła zachować ostrożność. Rozbiła obóz na pobliskiej polanie i wysłała pod drzewo wędrowców zwiadowcę, przebranego za wędrownego handlarza. Żołnierz jednak długo nie wracał. Jakby to. Królowa przygryzła usta. Reinhard, poślij paru ludzi jego śladem. Liryjczycy znaleźli ciało zwiadowcy w lesie, kilka stajań od drzewa wędrowców. Zwłoki nosiły ślady długich i okrutnych tortur. Mewę mogła mieć tylko nadzieję, że nieszczęśnik nie zdradził swoim oprawcom zbyt wiele. No cóż, i tak źle, i tak niedobrze, ale chociaż jesteśmy bezpieczni. Tu nic nowego nam nie powiedzą, niestety, ale tu mamy tablicę i kupca. Tam się jeszcze wrócimy, sobie zbierzemy to, co pominęliśmy. Teraz sami widzicie, jak ważna jest dokładna eksploracja, ponieważ mając już pomysł na talię, po prostu brakuje nam prowizji. A przez to, że nie mamy prowizji, nie mamy. Inaczej, nie mamy surowca, żeby mieć prowizję po prostu. Dobra. Pohandlujmy z nim. Trochę się wzbogacimy. Ale to i tak kropla w morzu naszych potrzeb.
co w sumie dość fajnie oddaje realia, ponieważ no na wojnie liczą się każde surowce, także. W chacie mam schowa. Za wojskiem. W chacie mam schowany korzec ziarna. Okej, on też mi niczego nie powie. A szkoda, tu liczyłem, że będzie można z nim pohandlować również, ale okazuje się, że jednak nie. Idźmy więc dalej. To jeszcze musimy opytać jakby co zwiadowców po prostu, tuż więc... Po przekroczeniu granicy Edirn, Mewe poleciła rozbić obóz. Chciała wytoczyć dalszą marszrutę wraz z Czarną Railą, która znała wszystkie drogi w Królestwie, w tym te, których nie naniesiono na mapy. Nagle doszły ich krzyki dochodzące z pomiędzy namiotów. Powtarzam ostatni raz. Jako starszy rangą oficer rozkazuję, żebyś opuścił plac ćwiczebny, albo... Albo co? Każesz mi robić karne pompki? Co tu się dzieje? Pani, chciałem wykorzystać te przerwy, aby przeszkolić nowych rekrutów. W chodzeniu. W manewrach, Gascon. A to duża różnica. Żołnierze muszą poruszać się po polu bitwy w harmonii. Inaczej złamią szyk. Wróg wejdzie w nasze szeregi i zacznie się rzeź. No właśnie, Reinhard. Armię. A my nie jesteśmy armią, tylko bandą partyzantów. Jeśli nie zmienimy podejścia i będziemy walczyć zgodnie z zasadami, które wyniosłeś ze szkoły oficerskiej, przegramy. Powinniśmy teraz uczyć żołnierzy, jak zastawiać pułapki, zacierać tropy, a nie maszerować do bębenka. Bzdura! Wojsko musi być karne. Inaczej można zapomnieć o taktyce i planowaniu. Żołnierz ma słuchać rozkazów dowódcy. Ach, niech oboje się uspokoją. Z tym się chyba zgadzamy wszyscy. A że dowodzę tu ja, rozkazuję, co następuje. Macie się obaj uspokoić natychmiast i nigdy więcej nie kłócić publicznie przed całym oddziałem. Nasze zasoby są ograniczone. Nie zrobimy wszystkiego naraz. Przygotujcie swoje propozycje szkoleń dla rekrutów, a ja zadecyduję, którą drogę obrać. Jasne? No to do roboty. Okej, on tak ich pogodziła. Tutaj nie chciałem powiedzieć nie za żadną ze stron, ponieważ oboje mają trochę racji. A tutaj się, że minęliśmy. No dobra. Wróćmy się tam i zobaczmy, co tam się dzieje. Okej, mam tutaj gulę pewnie. Ale to zwykła bitwa, więc nie powinno być żadnego problemu. Musimy go ładnie sobie karty wymienić. A z tym już może być problem. Tu mamy właśnie 30 kart w talii i to nam jest bardzo nie na rękę. Ponieważ im mniej, tym lepiej po prostu. Co robi ten Algul? No dobra. Nie jest to coś specjalnie wymagającego, więc... Zwariowałeś? Nie trzęś tym! Powinno być dobrze. Tutaj będziemy zaczynać sobie od miotacza tym razem. Właśnie ze względu na jego umiejętność, która jest doskonała. I po prostu wypadałoby z niej korzystać. Dobra, na kredę oberwały swoje. A pojawiają się kolejne. Okej. Czyli to będzie... od groma nakkedów niestety, więc musimy jakoś je konsolować. To może zaboleć. Dobra, ma już ogień w obu rzędach. I teraz sobie pasuje. Jest mi to wybitnie nie na rękę, ale... co zrobić? Łatwiej ukryć. Ja to muszę po prostu grać, bo... inaczej będzie po mnie. Zobaczcie, mam na to pomysł, ale... pokombinujmy po prostu. Wilczy dół. No i zobaczmy, co teraz się wydarzy. Okej, ta bitwa jest nieco trudniejsza, ale
Jest to w pełni w naszym zasięgu. Może tak, zagrajmy. I tą tutaj jeszcze musimy po prostu wykonać. Półtorak. I jeździec. I to powinno wystarczyć. Chociaż jesteście już dość mocno zminusowani względem jego, no ale... Ja to niczego mam coś, czego nie mogę mocno wykombinować. Po prostu musiałem tak zagrać. Spasujmy to. I odrabiamy do niego karty. Chociaż tutaj już widzę, że będzie no naprawdę ciężka sytuacja, ale... Powinniśmy sobie dać radę. Tu szkoda, że nie możemy niczego wymienić, bo ten alchemik mi za niczego nie potrzebny na dobrą sprawę, no ale... Bywa i tak. Początek jeść, więc niech oni robi obrażenia. A ja puszczę jeszcze kolejnego jeźdźca. Tylko gdzie? Tutaj. I półtorak znowu. One powinny paść od oznaczenia. Dobra. I oznaczenie jest przeniesione. Dobra, Madrem, zagrajmy. I wychodzimy na prowadzenie, oby już na stałe. Martwi mnie to, że on gra tyle basiodów, ale... Jeżeli mam wygrać, no to... swego złego wilki, niż... gdybym miał mieć po prostu tyle nekkedów. Dostałeś kiedyś kamulce w kępę? Tak, zagrajmy. I nekkedy są już poza grą. Chyba na stałe. Tylko te wilki bardzo mocno biją niestety, ale nic z tym zrobić nie mogę. Męki są, a joście i no buty ci są. Kurde, wiem, czy może być krótsze, bo to jest szpieg, więc... Karta na prawo ma być, tak? Czyli tylko musimy puścić. I oby to wystarczyło. Teraz, co ja bym chciał zrobić, to użyć sobie procesora. Właśnie tak. I wybić basiody. Czy wybić, osłabić basiody. Tam fajnie dostał w ręce jednostki. I w sumie może damy radę. Zamienić siłę wybranej jednostki bez znaczenia. A jednak to miało znaczenie, było to zrobić trochę inaczej. Albo go w ogóle nie rzucać. Też była pewna możliwość. Ale chyba damy radę. Ty tak na poważnie? Mhm. Są nasi. Dobra, i stawaj, ciebie nie ma. Oj, proszę, było ciężko. A koniec końców się udało. Dobra, tu się obłowimy. O, proszę, jakiś list jeszcze dostaliśmy. No i mamy już prawie na ulepszenie. Tylko jeszcze jakieś kwestie groszowe tu zostały do znalezienia.
Ale no to nie powinno nam długo zająć. Teraz możemy tutaj pójść, wyczyścić sobie górę, później dół i przejdziemy przez most. To będzie chyba najlepsze, co możemy w tym momencie zrobić. Oby przed tym mostem już można było to ulepszenie wykupić, bo to naprawdę się później bardzo mocno przyda. Zwłaszcza w tak rozepchanej armii, jaką my mamy, my musimy koniecznie wrócić do 25 kart jak najszybciej, bo to nam będzie go komplikować. A właśnie. Czy mamy medalę do talii wrzuconą? No nie mamy. Tak jak ją teraz dołożę i ustanę kosmiczną, czy mogę tak zrobić? Ach, niestety. A szkoda. Czyli musimy tutaj teraz pójść i tu trochę się pobawić. No dobra, pójdźmy może na górę na początek i zobaczymy, co tutaj mamy. Jakaś wioska spalona chyba. Ale my ją sobie szybko wyzbieramy. Może z nim pomówmy. No dobra, mamy nowego żołnierza. Czyli ten, który padł, teraz zamienił się z tym, tak jakby. Może być. Oho, obwieszczenie. Okej. O, to mamy skrzynkę. To już chyba jest wszystko zebrane, tak? Tak. Dobra, pójdźmy więc w dół. I zobaczymy, co mamy na dole do zrobienia. O, tu są jeszcze Nilfgaardczycy, ale z nimi na sam koniec może. Taka jest zagadka z gulami. O, tu mamy trochę surowców jeszcze wokół. Tutaj nic nie widzę, tu są skrzynki. I teraz tutaj trzeba pójść za ogrodzenie, za tą palisadę. Tą skrzynkę jakoś zebrać. Ale proszę, to się tędy idzie. I to chyba mamy już dość pieniędzy, żeby sobie ulepszyć obóz. Teraz to zbierzmy i pójdźmy do rozbudowy. Rozbij obóz. To było w warsztacie i to było które? To było to. W sztabie obozowisko. Minus 1000, ok. 2500 potrzebujemy. A jeszcze raz, co mi to dało, że mamy teraz to zrobione? Bo nawet dobrze się nie przyjrzałem. Aha, koszt tworzenia o 10% w dół idzie. No dobra. Jest to kapliczka jeszcze, ale tą kapliczkę sobie weźmiemy później, ponieważ chcę ją mieć na bitwę z Nilfgaardczykami. A to mamy kulę do eliminacji. Pozbądź się wszystkich, okej. Okej, tutaj zobaczmy sobie, co robią poszczególne karty wroga. Sapat bije po 2. A te Nekkedy są wzywane. Okej. Ty pochłoniesz i ty też pochłoniesz. No dobra, zobaczmy, co z tego możemy zrobić. Ja ci dam sikać do włosy. Może to jednego usuńmy. Teraz siebie. I czy damy radę? Jak najbardziej tak. To nie było zbyt wymagające, myślałem, że zepsuliśmy. Ale okazało się jednak, że jest inaczej i to poszło naprawdę bardzo fajnie, bardzo sprawnie.
Dobra, pójdźmy po tą kapliczkę w tym układzie. To mamy szybką podróż w pobliżu, więc wrócimy się naprawdę szybko. A tutaj no, są przeciwnicy z Nilfgaardu, więc chyba nikt nie ma wątpliwości, że to będzie bitwa po prostu toczona z nimi. A na bitwę z Nilfgaardczykami wolałbym być przygotowany możliwie jak najlepiej, tak czy tak? Jesteśmy właściwie przy kapliczce. I teraz przenieśmy się tam, gdzie byliśmy. No dobra. Może nie będą chcieli walczyć. Mewe usłyszała za plecami głos Reinarda. Wrócił zwiadowca, mówi, że ma pilne wieści. Królowa zatrzymała konia i poczekała, aż żołnierz się z nią zrówna. Ten bez zbędnych ceregieli przeszedł do rzeczy. Pani, gościńcem jedzie silnie chroniona nilfgaardzka karawana. Jeśli wierzyć plotkom, czarni wiozą na południe łupy wojenne. Reinard wydał żołnierzowi nowe rozkazy, po czym zwrócił się do Mewe. Brzmi jak dobra okazja, żeby wypełnić kufry złotem. Potrzebujemy pieniędzy, więc jak najbardziej atakujemy ich. Zgadzam się. To okazja, której nie możemy przepuścić. Odpowiedziała królowa. Twój oddział zajedzie im drogę. Gascon ze swoimi ludźmi schowa się w lesie i uderzy we flanki. A ja domknę okrążenie, atakując od tyłu. Ustaliwszy plan, Mewe dała sygnał do wymarszu. Niedługo potem doszło do walki. No proszę, to jest krótka bitwa z pułapkami. To może być ciekawie. Kontynuujmy. Alchemika nie chce. Ciebie nie chce. Okej, to co mam powinno w zupełności wystarczać. Chociaż... jak tu nie mają ładunków, to jest bez sensu. O, to tak trochę. Musimy ich zapędzić w miejsce zasadzki. Za mną! Zemsta Mewe przegrywa. Okej, okay, niech będzie. To może zaboleć. Czyli nie możemy tego wozu po prostu zniszczyć. No dobra. Cofnijmy go. Twoje życie należy teraz do mnie. Ale on ma dość dużą wytrzymałość, więc powinniśmy go nie pokonać. A ty co domisz? Gdy przeniesiesz wóz. No dobra, zobaczmy co z tego będzie. Zobaczą tak procarze. Raz trafiłem prepas 200 kroków. I może jednak przenieśmy też tą konnicę. Tu na szczęście nie mamy w ogóle rozkazów, więc oni się będą aktywować. Zagrajmy może kundla jeźdźca i dajmy tu obrażenia od niego jeszcze. Tak powiem, teraz się tutaj przenieść. Nie śpieszyliście się zbytnio. Myślałem, że o mnie zapomnieliście. O, no proszę. To jesteśmy trochę więcej jednostek jeźdźców. No okej, okay. Czemu nie? Zagrajmy więc Madroemę. I tu mamy fajną przewagę kart, to powinniśmy dać sobie z nimi radę. Znów na front. To teraz tak, 15, 9, 11, 6, 6, 2, 2 i 1 czwórka. Zaatakujmy może na początek. Nie. Na początek nie będziemy atakować. Na początek zagramy zupę. I puścimy wilczy dół w ten rząd.
Teraz po coś pozbywamy konnicy i możemy teraz użyć półtrodaku. Na choćby tych trójkach. Koniec tury. No i proszę. Już to się zmieniło. A teraz znowu jeździec. I dajmy może tylu jeźdźców, ilu ja tylko możemy dać. To już bez większego znaczenia, na co ich damy, ważne, żeby zadawali obrażenia. Ta bitwa jest nasza. Znów na front. A teraz na tego to puścimy. I pobawmy się może pancerzami. Im są więksi, tym łatwiej traf. Patrzcie, jak ładnie tu idzie. Kundal kolejny. Wolę procę. Łatwiej ukryć. Jeszcze jeden. No tam dajmy go skona. I tego kundla, to nam naszych zaatakuje. Tak, może zrobimy po prostu. No i proszę, do zera. Karawana jest nasza, pani. Plan się powiódł. Nilfgaardczycy zostali rozgromieni. A gdy tylko opadł pył po bitwie, Mewe sprawdziła, co też wieziono w pilnie strzeżonych wozach. Spodziewała się złota, klejnotów, drogocennych tkanin. Zamiast tego zobaczyła brudnych, przerażonych ludzi skutych łańcuchami. Niewolnicy. Wydusił Reinhard. Ten skarb to niewolnicy. To taką przyszłość gotują nam czarni. Mewe kazała rozkuć więźniów. Okazało się, że to edirńscy wieśniacy, których wieziono na przymusowe roboty. Jesteście wolni. Możecie wrócić do domów. Rzekła królowa. Jeśli oczekiwała podziękowań i wdzięczności, to czekał ją zawód. Jakich domów, pani? Spytał jeden z chłopów, wstrzymując łzy. Czarni zebrali nam ziemię. Niczego nie mamy. Nawet ubrań, jedzenia. Jeśli nas tu zostawisz, wszyscy pomrzemy. Z rąk żołnierzy, potworów, albo z głodu i chłodu. Królowa już miała odpowiedzieć, kiedy usłyszała szept stojącego za plecami Gascona. Zanim im cokolwiek obiecasz, pomyśl. To kilka tuzinów ludzi, których trzeba wykarmić, obronić, którzy nas spowolnią. Jest wojna. Wszystkich i tak nie uratujesz. Bo też sam nie wiem, co z nimi zrobić. Boję się, że oni mogliby później nam zdezerterować. Ale z drugiej strony, co jeżeli tego nie zrobią? Dobra, zaryzykuję i dołączę ich do siebie. Zaatakowałam tę karawanę z nadzieją, że się wzbogacę. Zaczęła królowa. Tymczasem przybyło mi tylko gąb do wykarmienia. Ale trudno. W takich czasach my, ludzie północy, musimy trzymać się razem. Kobiety i dzieci na wozy, mężczyźni pójdą pieszo. Na końcu kolumny. Ostrzegam, kto nie wytrzyma marszu, tego zostawimy na skraju gościńca. Ruszamy. Wzrok królowej spotkał się na krótką chwilę ze spojrzeniem starej kobiety, której żołnierze pomagali usiąść na koźle. Łzy wdzięczności, które ciekły po jej brudnej, zniszczonej twarzy, utwierdziły Mewę w przekonaniu, że postąpiła słusznie. Abyśmy tego nie żałowali. Tak czy tak, moi drodzy, w tym odcinku to będzie wszystko. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę i widzimy się już za momencik w odcinku kolejnym. A w kolejnym odcinku będziemy kontynuować naszą drogę przez Edirn. Jakoś odpuszczę zwiadowców, tak może 2-3 grupy. Jeszcze jedną. I będziemy próbowali to w miarę możliwości wyczyścić. Dla was, do zobaczenia w odcinku kolejnym już za momencik. Hej, hej, pa, pa.